Szczęść Boże. Widzowie, dzisiaj sobie zrobimy outfity. Ludzie mi normalnie powysyłali jakieś fajne i zobaczymy. Randka strój codzienny. Ubranko na napad. Wersja codzienna inna. Zobaczymy. Powinno być git. Idę. Mocne dymy, przygotuj się dobrze. A ja nawet nie wiem, co się dzieje. Czy to Karim? Dobra, dobra. Siema! Cześć! Dzień dobry. Ale zajebista czapka. Dziękuję, to potato na desce. No i koks, miłego. Co tam słychać? A, no właśnie się obudziłem, podobno jakiś dym jest. A państwo mogą się jakoś ładnie ubierać. Nie wiem, pastor, będzie kasyno dzisiaj czy nie? Czy będzie dzisiaj kasyno? No a czy będzie karta do wejścia? No to właśnie jest niewiadome. Trzeba będzie się dowiedzieć. Ostatnio 2 godziny czekania i Nie. Wjeżdżamy na pełnej w razie czego. Państwo jakbyś znaleźli kartę dostępu do tego, to ja odkupię. O, już muszę iść. Już muszę iść. Siema! Witam! Czekaj. Zapomniałem twojego głosu. Karę wyciągnę. O to chodzi! No nie, teraz to no, mocny temat. Co tam? No dobrze, powiem ci się dzieje. Aj proszę bardzo. Aj już. Jak to karbo porwali? Pójdę po ich. No! To jest to. Szukamy karbo, nie? No tak, no. Razem jeździć, no raczej to chodźcie za nami. Dobra. Daj mi sekundę. To będzie szybka akcja. Dobra, czat, wybieram jedynkę, dwójkę czy trójkę? Trójkę wybieram, chyba że... Ta, trójkę. Dobra, pato. To jest tak zwane... tajne spodnie. Mhm. Dobra. Maska 169, ale czarna. Mhm. To jest pierwsza akcja. No dobra. Czas wyjaśnień. Tak, czas wyjaśnień. Jedziemy. Ciabat. Jedziemy. Siema. A sprawdziliśmy ten kopalnie, takie jakieś defaultowe rzeczy? Nie. No trzeba sprawdzić. Jakaś się chyba sprawdza, w ogóle coś... Dobra, port, byli w porcie i podobno z portu uciekli, słyszycie mnie? Tak. No, podobno tak było, ale w którą stronę uciekli? Akuj. No ja to bym sprawdził, nie wiem, jakieś losowe miejsca, tak było jakaś kopalnia, ten kamieniołom... Wiesz co? To jest tu? Ta latarnia? Oni przyjechali karakarą i czerwonym pojazdem takim coupe. I czarną karakarą i pojazdem coupe czerwonym. A czerwonego neona taki kojarzysz? Sportowy szybkie. No teraz jeździ podobno biały sultan i czerwony neon. Dziękuję. Biały sultan, czerwony neon teraz jeździ. Ta. Ewan, co się stało, dopiero wbiłem? Może helkę wziąć, może wyjdzie helkę. No to wtedy usiądli prawie wszyscy, nie? No. Ty, normalnie helkę. Dobra, go na Sandy i helką normalnie ten. No to chodźmy. Lecimy. Dobra, go Sandy. Bo to na Sandy można odbierać. Mhm. Lotniska Sandy i lecimy. Ja do przodu. Chcesz prowadzić? Nie, prowadź. Dorek, ty chcesz prowadzić? Dorek! O, Dorek może prowadzić. Dorek, a na pewno nie ja? Na pewno nie na dwie halki. Weź. Przyklecimy. Dobra. Lecimy. Dobra, ja bym sprawdził kamieniołom. Takie miejsca na razie obwióz. Jeżeli ktoś sprawdził już kopalnię, to nie ma co tam lecieć. Okej. Miusa! A za co w ogóle karbo złapali? Ciebie nie wiemy, bo zaczęli nas zapierdzielać po prostu, jakby się pod taktykami. I potem się tak zrobiło, że się wróciliśmy do nich, jak zaczęli to do nas. No okej. Okay. No. I tak wyszło jakoś. No to jakim złem karbo leży, a wy nie? Tylko karbo wzięli? No tylko karbo ten. Czyli od nas leżał jeszcze laborant i Dorek, ale podbierałeś po jeszcze naszych. Okej.
A Karbo nie widziałem, Karbo musieli zabrać na szybkości, wiesz? Okej, okej, okej. Dzień dobry, my po kolegę. Tego co porwaliście. No, no i rozłączył się. Miałeś go zwyzywać. No nie wiem, teraz chodzi o auta? Weź zobacz plażę, przeleć tutaj tymi plażami, póki tu jesteśmy. Dowody? No właśnie nie, bo rozmawiałem przed chwilą z Kinzo i powiedział, że ma carbonare. O, albo tu? Ten? Cypele? Okej. A stąd byśmy ich zobaczyli w ogóle, Dorek? Okej. No halo, dawaj kolegę mojego! No. Masz go przecież, dobrze wiem! Dawaj kolegę! No, no tak mi powiedział. Czego rżysz? Okej. Jaka kurwa pomyłka? A to co, oni nie mają żadnych żądań? Tak po prostu sobie go porwali? No... Raczej nie mają żadnych żądań, tylko po prostu bardziej chcą mu tu zrobić, jak się wydaje. Co im się zrobić, ale nie wiem co długo się długo trzymają. No długo, długo. A my długo szukamy. Tak? Weźmy, polećmy, bo tutaj już chłopaki tym samochodem latają. Weźmy brzegi, sprawdźmy. Vanilla. Jakieś takie tutaj, okay. Ten, takie wiesz, gdzie helką możemy. Okay, dobra, do tyłu, hej. I lewo gdzieś. No tutaj już byliśmy. Aha, dobra, na szpitalu jest, dobra, dziękuję panu, dzisiaj dziękuję. Na szpitalu? Na szpitalu. No. To wszystko szczur, dobra, dobra, dziękuję, dziękuję. Do widzenia. Wszystko wina szczura, to wszystko wina szczura podobno. Jakiego jest szczura? Na szpitalu. No jakiego szczura chcesz dobić? Tego szczura? No chyba tak, no tylko o tym szczurze zazwyczaj mamy mowę, no nie? Pogadamy zaraz z nim, spokojnie. No, no. Nie. Dobra. Masz tutaj do dachu wylodować obok, nie? Okej, lubię, okej. Jak z dachu zejdziemy? No tam jest normalnie drabina przecież. A, dobra. Tutaj chodziło mi tego na obok tutaj, nie? A, tego, dobra. 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 W sumie to nie wiem. A tak naprawdę szczerze, co się dzisiaj dzieje? W sumie to nie wiesz? Po prostu pan sobie podejrzy na obserwacyjnej, aż kropóweczki zejdą i będzie pan wolny. O, dzień dobry. Dzień dobry. Bracie! Kto ci to zrobił? Szczur zlecił na mnie porwanie. Wozili mnie 1,5 godziny i szczur się rozmyślił i mnie jednak nie chciał. Tutaj podepnę tylko podróbkę. Nie chcecie, mogę wam zostawić tutaj tę salę. Pewnie, pewnie. Dobra. Kroplóweczki podpięte, leki na wstrząs tak samo, więc jakby coś było trzeba, proszę wołać. Pewnie. Kroplóweczki zejdą, zawołać panią Basię. Jasne, przyjdzie i... Jasne, 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 dziękujemy. Ja pierdolę, ale się... Karbo, spokojnie. Szczur zlecił porwanie mnie i bał się przyjechać. Była mobilizacja, przeszukaliśmy cały teren. Gdzie się w ogóle trzymała? Trzymali? Czy tam było? Gdzie trzymali, stary? Lepiej gdzie mnie nie trzymali. A to wszędzie? Jechanka była po prostu? Słuchaj, no pierw mnie porwali i mówili tylko liżesz dupę, liżesz dupę, liżesz dupę, liżesz dupę, no, to kurwa, pewnie liżesz dupę, kurwa. Potem mówili, że jesteś moim szefem, potem, że Dia jest moim szefem, potem, że Vincenzo Veloce to mój szef. Potem się dowiedziałem, że sam ja jestem szefem na końcu. Na końcu samym się dowiedziałem, że ci, co zlecili na mnie porwanie, boją się przyjechać na miejsce. A, i w tym wszystkim spotkaliśmy Logana Cappuccino w górach, jak medytował. O! Medytował, tak. Widziałem nawet rozmowę z nim. No i co, no pojechaliśmy dalej i dzwonili tam, czy po mnie jadą. No i się dowiedziałem, że tu chodzi o tę Ewkę, nie? I ta Ewka podobno zleciła porwanie mnie i nagle się wycofała. I teraz oni też chcą ją rozwiązać finalnie. Rozumiesz? Nie. Cześć. No ja właśnie też nie wiem, nie dlaczego rozumiem. 1,5 godziny mnie trzymali. Nie rozumiem, nie rozumiem. Ale dobra. Ja ma być jechanka, to będzie jechanka, Karbo, spokojnie. Nie wiem, czemu w każdym aspekcie porwania coś było mówione o jakichś dronach, że zaraz tu przylecą i tak dalej. Ciekawe. Potem straciłem przytomność, obudziłem się w górach. I po tym, jak obudziłem się w górach, leżeli tam ze mną. No i właśnie na tym kamieniu szukał Logan Cappuccino. Siedział.
I on mówi, że on tam zawsze medytuje o tej godzinie. A ja go chyba miałem jak furę pod... I krzyczał, spokojnie, spokojnie. No cóż. Dzięki za suba. No tak, zajmiemy się tym, zajmiemy się tym. Pewnie. Ja jak tam, żyje? Żyjesz? No wszystko szczur, Dorian, i wszystko odkręciła na końcu. No, po półtorej godziny się rozmyśliła. Dobić szczura! Nie ma, już poszła spać, wiesz? Już poszła spać? Dlatego... Dlatego ja tak nienawidzę jej gonić, bo to jest takie, czy my w ogóle możemy ją znaleźć? Założyć, to pierwszy ją złapie, no nie? No właśnie, to jest ten problem, że to jest takie, wiesz... A jeśli chodzi o tego Kinzo, to on tam mówi, ale że ten... Ale proszę cię, powiedz, że sobie żartujesz, że ona poszła spać. Nie, poszła spać, bo oni się, jaguary chciały się teraz zawsze ścigać, to jest trochę jak taka łania, która, wiesz, atakuje i od razu do nory, nie? I to jest takie, no, chyba jej nie złapiesz. Łajza, nie łania. Jedziemy. Lecimy. Nauczyłem się! Tam się chyba nie. Siema! Siema! Dzień dobry. Zajebiste spodenki. Dziękuję bardzo. To jest Cox Medic. Dalej nie wiem, jak się nazywa, ale to pamiętam w sumie. Tak. Czyli kogo szukamy? No wiecie, pytanie, czy chcemy ich napi***ać, czy z nimi pogadać? Napi***ać. Mam teraz do niej problem. Halo? To było to rozwiązać bez porywania ciebie. Wsiąść do pociągu, no, my ich szukamy, byle to jakiego, nie na Dobrze, na początek spróbujmy pogadać. Nie. To k***wo w tym mieście się szerzy. Było najpierw gadać ze szczurem, a potem cię porywać, a nie, że porwali cię, trzymają cię półtorej godziny, a potem... Oj, nieporozumienie! Nieporozumienie? Spoko, nieporozumienie, ale konsekwencje nadchodzą. Nie będzie tak, że... Wyobraź sobie, że ja teraz będę porwany na 5 godzin, a po 5 godzinach... Sorry! W ogóle to nie ciebie mieliśmy porwać! To było chyba dwa razy myśleć, zanim się kogoś porwie zza krzota. Prawda. I to jeszcze jedna rzecz. Szczura i tak trzeba dopaść. Tak, no tak, oczywiście, ale ciężko jest trzeba ją dopaść! Ja pier... Słucham. Chyba dzieje, burdel na kółkach. Jezu, co to ale powiedział? To musimy Jezu na osobności. Policjant po prawej tańczy. Zdjęcia rób tak. Dawaj, są... na fula go. No ludzie to zwierzęta, no. Stary. Ale tu jak tu w piątek, czy jakiś wyczuwają piątek i to po prostu to ludzie zaczynają być z małpami po prostu, no. Nie ma ludzi. Ta policja wygląda teraz jak cyrk jakiś. To co? Wiadomo, co by wypadało zrobić w takim razie. Jak są osłabieni, ich widoczność jest osłabiona. Dobra. To ci wyjmę, dobra? Poddymiacze wujasa! Tak mi się przyjęło na Doriana mówienie wujas. Młodzi wilcy. Wygoogluj sobie. Czemu wziąłeś 30 szejków, Erwin? Bo k***a biorę jeszcze dla niego, nie? To co? Miłego dnia wam życzę. Miłego. Ja mam do widzenia i smacznego. Trzymaj się, dzięki. Bye, bye, bye. Widziałeś zdjęcie z kokosem? Dorian? Tak? Masz... Widziałem ci trochę? Dziękuję bardzo. Powiem ci szczerze, Dorek, że piękne to zdjęcie, tylko że ja bym wolał go nie widzieć. Widzisz mój outfit? No właśnie, jakoś dobrze wyglądasz, dziwne, podejrzane. Gocek 5 ogromnych ananasów! A to tylko jeden z trzech, jakie na dzisiaj przygotowałem. Kto ci pomagał? Nikt. Przyznaj się. Nikt. Przyznaj się. Nikt. To nie jest możliwe. Nikt. Pierwsza biała fura na pierwszy. Spokojnie. Spokojnie. Spokojnie, wujas, testowałem test reakcji, spokojnie. Wujas, to jest no to jest, bo ta fura mnie ramowała. Ramowała cię? Motocyklista. Spokojnie, wujas, to jest Andrzejek. Andrzejek jest lekko ten. Czemu mnie ta fura ramowała pod apartami? Spokojnie, testowaliśmy reakcję. Andrzejek jest blisk. Ja Andrzejkowi wiszę 15 tysięcy, bo spadochroniara, spadochroniara. Ciema, pastor. Ciema, zmieniłaś się. I o mój emperor dalej rozjebany.
Cześć, przepraszam cię, Andrzejku, naprawdę nie chciałem. Miło poznać. Oho, samica. Andrzejku. Siemano! Oje, Piona! Dziewczyna. Patrzcie, te same włosy co Heidi, nie? Nie no, spokojnie, spokojnie. Trzeba po stroju jakoś zidentyfikować dziewczynę. Andrzejek, Andrzejek, my... Co jest? Ty diables! Halo? Proszę bardzo, nie ma problemu, proszę. Dobrze, bo jedziemy. Zobaczysz jeszcze moją drugą stylizację dzisiaj. Okej, okay. Kiedy? Mm-hmm. Jak załatwimy temat. Ale sweter z pieskiem to nie będzie. Nie. Okej, okay, to jest potato k***a na deskorolce, no. Gocek 20 giftów. Big dick. Przemek, dzięki bardzo. Kochani jesteście. No, ktoś kasetkę robił. On jest ten. Dawaj, poddamy go. Do góry ręce. Do góry ręce. Podnieś. Ja ręce podnosisz do góry, ręce podnosisz do góry. Wysiadasz, 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 wysiadasz. Wysiadam. Wysiadasz, ręce cały czas w górze. Cały czas ręce w górze, cały czas ręce w górze. Ja ty kieruj, kieruj. Dobra, nic, 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 spokojnie. Ty, idź po sultana, bo przejmiem. Poszła guma, nie mam go. A gdzie jest? Co? Nie odpolowałem. Nie godził na mnie, nie godził. Tylko skręć, mówiłem ci, karmę, dobrze, 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 k***a, dobrze, buja, wiem. O, ty mówiłem właśnie. Zawsze skręcasz od razu i w lewo. Kiedy klucze? Tak, bo przez prawo, to... Prawo, prawo, prawo. Przez to nie tylko dys... Porzucamy, porzucamy samochód. Tak, 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 porzucamy. Tam, stój. Na dach i transport łatwy, dawać na dach. Co jest z tymi giftami? Ej, posrało was! Dobra, czekamy. Wujas na drugim. Ale wujas poddymił. Ty, no tak łatwego kombata to jeszcze nie miałem. I tasera. Halo? Nie, nie, nie. Daję GPS-a, musisz podjechać samochodem czwórką. Dzięki za subę. Dobra, okej, okay, okej, okay, okay. To pa. Ty, ten jeden, cześć. Elo. Słuchaj, słuchaj, co zrobiliśmy. Ja mówię do Doriana, dawaj, poddajemy policję. Wysiadamy, poddajemy, to był najszybszy kombat pistol w moim życiu. Ja mam wszystko policyjne, mam taser, pałkę, wszystko. Serio, poddajcie przed chwilą policję? Tak. Podjechali pod jakąś kasetkę, to mówimy, wpierdamy się do tego sklepu z kasetką i ich poddajemy. Gdzie chcecie? Burger Shop? Apartamenty, musimy sprzęt zdać. Wiesz, że ten jeden pistol 30 20, co? Naprawdę? Zabrałeś mu? Proszę, dziękujemy, Heidi. Kochana jesteś, tak? Tak. Zgarniemy. Chodźcie z buta na odchodownik. Dawaj, coś może. Nie, 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 czekaj! Muszę oddać rzeczy, zdać rzeczy. To na odchodownik. Możesz sobie ustawić mnie na tapetę, spoko. Dziękuję bardzo, Darko, i filku, dziękuję bardzo. Super jesteście, naprawdę. Big dick, big dick, big dick. Czy ja coś jeszcze ukradłem? Radio, nie? Czy ja coś jeszcze ukradłem? O, jeszcze to Izek, nowa odznaka S. Czy ja coś jeszcze ukradłem? GPS-a. Więcej już nic. Dobrze. Dobrze. Nie, nie, słuchaj, robimy reverse sweepa. Dzisiaj ja więcej hakuję, ty negocjujesz i uciekasz. Pojebało cię, nie, nie, dobra, możesz wszystko, ja nie będę prowadził. O, DeLorean negocjuje, ty prowadzisz i hakuję. No złoty podział jest, złoty podział jest. Ale ja chcę zhakować, proszę. Ty możesz wiercić. Dobra, sobie. Dobra. Ja zhakuję. To ty prowadzisz i hakujesz, ja wiercę. A Dorian dobra, negocjuje. A bierzemy jakiegoś rodzinnego kombiaka, żeby nie był sultan? Nie, robimy sultana i ich. Nie. No to idziemy do więzienia. Piątek są na i tak będzie łatwo. Dobra. Dzisiaj się coś dzieje, że cię tak mało. Zawsze w piątki masz owocowe piątki. No ludzie chleją. Czekaj, do przebrania. Jakie auto? Jakie auto za free? Dobra, dawaj go, dawaj, dawaj, dawaj. To nie zabiorę. Przejdźmy. To szarlotka, cicho.
się te drzwi się otwierają do zewnątrz, więc ona nie wyjdzie. Ja chodź, chodź Dorian! A to zostaw i ten. Dobra, co ja będę mówił? I to weźmy może na zakładnika. I co się dzieje? Ej! Sarlot, zabieramy ten pojazd. Chodź szybko na zakładnika, szybka akcja. Ale ja mam klamę, musicie mi przyjąć. No to odłożysz, no i super, i mamy Neona dzięki niej. Tak, mamy. Wujazd, do sultana zakładników zbierzemy. Sklep z ciuchami. Ale co wy robicie? No poczekaj, to jedź z Dorianem, ja pojadę z nią rzeczy odłożyć. Ja? Halo, Michać. Dobra, jadę. Odpuszczamy, odpuszczamy na razie. Darko, kolejne 50! Darko, oszalałeś, naprawdę, dziękuję bardzo. Ja nie wiem co powiedzieć, bo to jest już taka... To już jest przesada, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o gifty. O, dobrze. A teraz pokaż, co masz. Dobra. To będzie tak zwany presecik, także zobaczymy. Ja p***l, ale wyglądam. Kurwa. Dobrze, co? Odwalasz, no, fajnie to wygląda. Ty teraz to jestem jak p***ny warlord. Skąd to masz? No to skąd mam, kurwa, ze sklepu? A, skąd mam te presety? Osoba mi zasugerowała numerki, ale nawet nie wiem czego się spodziewać. Wpisuję i dopiero wiesz, odnajduję, nie? Ale wyglądam bez kitu. Czemu ja... Słuchaj, wyglądam jak pojebanie dobrze. Chcesz zobaczyć? Masz samochód przy sobie? Gdzie jesteś? Na Burger Shotcie. Dobra, podjadę. Ty, daj mi minutkę, dobra? Zaraz tu przyjadę. Dobra. Siema. Kurde, warlord jest. A po co wyglądam jak szef. Nie wiem, była w zestawie. W zestawie, czyli przyznajesz się, że sam tego nie przygotowywałeś. Nie, no po prostu wiesz, z koszulą, nie? Tylko nie wiem, czy tą kaburę mogę, ale ch... Mam broń, to mogę mieć kaburę. A weź zdejmij kaburę i pokaż. Nie wiem jak. Tego się chyba nie zdejmuje. Musiałem zrobić chyba tak. Tak. Nie mogę. No tak to nie rób. Halo? Karbo się pyta, czy już jest ready, czy może zakładników zbierać. Imo, nie możesz, możesz mieć zakładników kabur, zbierać. Mhm. Git, elo. Nie mogę mieć tej kabury, tak? No nie, nie. No to już k***a mogę od dzisiaj. Turururu, turururu. To tak chyba nie... Turururu, turururu. Turururururu. Dorian? Jak coś, to możemy mieć te kabury, wiesz czemu? Przecież przed chwilą okradliśmy dwóch policjantów ze sprzętu. Zabraliśmy ich kabury. A tak to byśmy nie mogli mieć? Moglibyśmy. Ty, dobra, podjadę jeszcze po sprzęt, zaraz tu będę. Tu. Zapisz trójkami. Tak, nie no, biorę nie ten sprzęt i już jadę po Doriana. Młody, młody. No. Zabijam, dzięki za pomoc. Dzięki. Lucianku, sprzęcik. No jaka. No i mamy wszystko. Dobra, po Doriana trzeba pojechać. To już pojedźcie po bank B. Ja ogarnę wszystko. Ej, zajebiście wyglądam! Dobra. Czekasz pod sklepem z ciuchami? No, czekam. Dobra, jadę. Odbieram sprzęt, wiesz, laptopa tam, wiertarę i wszystko. Dobra, jadę już. Wyglądam. Oh shit, jednomocny temat. Zajebiście wyglądamy, nie? Kulturalnie. Tak. Dobra. Mam sprzęt. Lecimy. Fajnie tego sultana zrobił w ogóle. O, patrz, patrz. No. Dobra, do środka. A kto mnie wypuścił na szpital, musieli mnie brać. Dobra, rączki do góry poprosimy. Dajcie ten sprzęcior. A zakładników reszta gdzie? Już jadą. Dobra. To klucz. I to, dobra. Ty wiercisz? Tak. Dać wiercz.
Trzymaj kciuki. Czekaj, ja zacznę pierwszy, ja zacznę. Dobra, już. O, lecimy widzowie! Czy będzie przeznaczenie? Come on, proszę, daj mi tą złotą kartę po prostu. I... kurwa. Unlucky. Co było? Perły, łańcuszek. Ciężko. To już czwarty nasz bank bez niczego. No. Tylko 250 koła. No bo bania. Dobra, sobie zajaram po naturach, co? Szybko. Dobra. Jakie perły, ciocia! A, to nie? Wybierz. Charlotte chyba, Charlotte może wyjść. Charlotte, stajesz? Hał, hał, hał. Jeszcze jeden? Kogo jeszcze? Fakę z tym kutasem. Jak? A ja możemy iść? To wypuśćcie chociaż teraz już tych pięciu. Dobra, puśćcie. Dobra, piątka. Out. Jeden. Piątka wychodzi. Dwa, trzy. Cztery. Ciszczek. Jeszcze jedna osoba. Dobry. Pięć. O nie, ty nie, ty nie. Dzięki. Nie. Spokojnie, spokojnie. Dobrze. Dwóch nam zostało, prawda? Dwóch nam zostało. No spokojnie. Tak się ostatnie, kiedy na polecie, no. Prawda była. Mięczak i was. Czemu? To za ile będziecie gotowi, żeby wyjść już? Już. My jesteśmy gotowi. Już? Dobra. No to tak, myślę, 15, nie? Sekund i... Dobra, 1, 2, 3, 15 sekund i wychodzą. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No za późno już, wyszli. Powodzenia. Brawo. Powodzenia. Czapki są, uważaj. Halo. Ruszamy, powodzenia. Dobra. Uważaj. Musiałem dobrze usiąść w fotelu kierowcy, tak? Ale piosenka. O mój Boże! O yeah! I ściągam bluzkę. Oj, tak! Ja też! Tego, że mnie przewidział. Boże mój! Zdrowo. Ale fajna! Kurwa, chłopaki! U jeden tylko daleko. Ja będę głośno. Dobrze. Nie gadaj. Prawie się rozpali. Nie widzą, nie widzą, nie widzą, wjechali w kanały, wjechały w kanały. Pełna pista. No to jest pełna pista tego auta, 90 mil, nie? Wiem, jedź prosto. Nie, no tak łatwo to nie było! Na spokojnie. Czy wypuszczacie piosenki Charlotte z radia? Tak, tak. O, ja wiem, kiedy ona puszczała takie piosenki. Co je panowie? Tak. Wiadomo, kto był w samochodzie. Wiadomo, kto był pewnie. Oj, to wgryzam się. Dorian, słodziaku mój. Dobrze, panowie. O, jest fura. Wyjazd. A ogólnie wiecie, jest problem, w banku pieniędzy nie było, nie? Dobra, splituj. Nic nie było w sejfie, no nie kłamie. Nie no, bałcie wam. Macie w Sławku, wreszcie. Alright. Kurde. A nie, już mogę przecież, dobra. No i koks! Nie było. No, szkoda, że karty nie było. Bank odhaczony. A jak? No to wyścig jeszcze. Ale to wyszło zajebiście, powiem wam. Zajebiście wyszło, fajnie, fajnie, klasa, jeszcze dobrze wyglądamy. Klasa! Jest klasunia! Git, jest git. Klasunia, uważaj! Wuja, zbrakowało mi ciebie. Ach, fajnie było. Santorini! Dokładnie nie o Santorini, ale...
Santorini! Yes, yo, sir! Yo, ale powiedzmy, że tego nie ważne. Kowe raz, zobacz jak zajebiście wyglądam. Yes, tak? W dniu dzisiejszym. Aha. Chciałbym cię z całego serca zaprosić. Ja dał też aha. Na mój wieczór kawalerski, który odbędzie się w dniu dzisiejszym o godzinie 00:00. Oh shit. Dziękuję za zaproszenie. Będziesz? Dobrze, będę. Super, to ja będę czekał. Ty takie... nie wiesz, jak ja zajebiście wyglądam. Serio, ja nigdy tak nie wyglądałem jak dzisiaj. Gdzie jesteś? Aparty. Dekordy. Aparty. Jadę, dobra, zobaczysz, dobra. 3 sekundy. Bóg seksu. Nie potrafię napisać, bo nigdy nie byłem. Proste, dobra. Pyk. 63k z banku, normalnie jest odstawiane. 200k już, proszę bardzo. Wezmę w ogóle te rzeczy jeszcze przed przed wyścigami i sprzedam je w lombardzie z tymi innymi rzeczami. Młotek sobie zostawię, wszystko git. Dobra, fantastycznie. Nie, no nie, patrz to, no, matching. O kurde, co? Zajebiście wyglądam, co? Ergi. Wiesz skąd mam kaburę? Jedziemy, a policja na sygnałach pod sklep, bo kasetkę mieli, nie? To mówimy z Dorianem, dawaj, poddajemy ich, podchodzimy ręce do góry, bierzemy im pistolety, wszystko. To co, też kaburkę taką wziąłem? No i o to chodzi, oni teraz w takich kaburach chodzą? Nie. Erwin, psy nas otaczają, psy nas otaczają. Gdzie k***a? To z radia. Okej. Okay. Joker, ocen kasetu. Co, czego? No, zestawiku. Zobacz, jak wygląda ładnie. Ładnie wyglądam? A, tak. Zegarek pasuje, nie, Sam? To tam było, no ja... Zegarek? Tak. To... Zegarek i, tylko ta bransoletka nie wiem, po drugiej stronie. Albo zegarek, albo bransoletka. Chodź, bo nic nie słyszymy. Co mówisz? Na wyścigi jedziesz? 22? No, a ty myślisz, że... No. Pa, jaki szybkie mam. Chcesz ci karnąć, pa? Dobra, dawaj, jedziemy, jedziemy. Ale czekaj, to zostawię wszystko. A nie, w sumie ja nic... O, wiem, gdzie pojedziemy. Dobra, dawaj. Dobra, dobra. Dobra. Chcesz usłyszeć? To to no. Może ci zniszczyć psychikę. No, no, no. Słuchaj się to. Słuchasz? Słuchasz? Mm-hmm. Słucham. Cii. Okej, no brzmi jak pierd mojego. Dobra, dobra, czekaj jeszcze raz, czekaj. Kurwa, bo mi tam... No bo tacy hydrant wywala, no, 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 no. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. I teraz, i teraz? Słuchasz, słuchasz? Tak, tak. No, jest ale pazur, jest. Jest pazurek, to nie jest taki, wiesz, to nie jest tygrys, nie? To nie jest, nie jest. Taki kociak. Dobra, dawaj teraz moi. Dawaj, holownik. Wyjmę. I pojedziemy do lombardu, bo mam fanty jeszcze ze skrytki do sprzedania. Git, dobra, a to twoim pojedziemy, dobra. No, dawaj. Wsiadaj, ja się zajadę. Dobra. No, jak odkurzacz, no. Z opcją wsysania. Mhm. A jak się nazywa mały nawigator? Nawigatorek. A skąd będzie? Gdzie jest start? Ej, nie wiadomo. Zawsze jest customowa trasa. Karbo wysyła GPS po prostu o 22. Siema. Siema. Jesteś Dorka, czy nie? Sany jest z Dorkiem. Zaraz tu podjadę. Jak nowe malowanie? Wujas, chcesz na wyścig, czy nie? To wysyłam ci. No dobrze, my za 10 minutek startujemy gdzieś, to na ludzie.
Dobra, się ludzie zjedzają powoli. Na razie ustawić się losowo, ja was potem goni papugo. Darek, ty jedziesz ze mną czy z Kanem? A czy czym jedziesz? No moim sultanem. Ty, Erwin, ocena nowego malowania. Szczera. Ja bardzo lubię czarny mat, tylko że jeździłem takimi przez 2 lata, więc wiesz, już mi zbrzydł. Ale czarny mat jest fajny, jaki? Przed motorem musiałem podpowiedzieć. W ogóle dzisiaj jest twój długa trasa, nie? Okej. Dobra. Bo jedziemy stąd na Sandy, z Sandy na miasto, z miasta na amfiteatr. Okej. Karbo! Ustaw się ładnie, San! W moją stronę. Git. Dzień dobry, widzę, że frajera z wczoraj nie masz, czerwonego Civica, chyba zrozumiał. Kto był na wczorajszych? Ja. Okej. Zasady, krótkie. Bez pitowania, chamskiego wpadania się. Nie się w kogoś na zakręcie, wyprzeć go na zakręcie, nie bądź hamem. Trasa jest dość długa. Tak, stawki. Pierwsze miejsce 50, drugie 30, trzecie 20. Zrozumiano? To jest. Zaczynamy, daję start 2 minuty, żeby każdy mógł załapać obok mnie start i lecimy. Po załapaniu startu ustawiacie się na swoich miejscach. Gra gitara? Ty k***a robisz? Biorę jakieś szansę. Ej, Karbuś, bo ja paliwa nie mam. Daj mi sekundę. Nie, nie, ogólnie nie można pitować, chyba że jest to pomarańczowy Zentor. No jedziemy. Halo? Jakie ten elektryk ma przyspieszenie! Widzieliście to? Pewnie się rozjeżdżali na tym zakręcie wszyscy. Tam jest taki karambol zawsze. O Jezu, tragiczny zakręt, pani Charlotte. Ona mnie tu może wziąć, bo ona ma takie przyspieszenie. A tu na razie było dużo zakrętów, teraz sobie dopiero robię przewagę. Ale ona nie wjechała w zakręt, nie wiem czy widzieliście. Tylko żebym ja wjechał w zakręt. Okej. Spakapowałem. I to tak banalnie. Myślałem, że wejdę w zakręt. Ten elektryk, jeżeli chodzi o przyspieszenie, ale V-Maxik jest słaby. O Jezu, naprawdę się wyjeba? Tak, o Jezu!
A to jest presja. Jak tak jedzie ktoś obok ciebie, bo tu jeszcze jest desing, wiecie. Ona mnie tu może bardzo zjeść. Bo ten torno jest bardzo szybkie, bardzo przyczepne, ale traci dużo prędkości na tych zakrętach. A ona nie. Jak na razie jej dwa fuck upy, a mój jeden. Bo ona nie wjechała w zakręt i przyjechała w samochód. I ja przyjechałem w samochód. Siemka. Uuuu! Zaraz powiem. Zauważcie, że mam to Zentorna, ten V-Max, ja 130 max jadę, bo to znaczy teraz akurat się rozpędzę, tak, że wykorzystam to. Ale tu było tyle zakrętów tak naprawdę. O, zakręt. Alright, pamiętałem. S. Dobra. Uczyń. Gabi też czapi też przypomina. Dobrze. Okej. No jadę bezpiecznie, ja tak jadę setę, nie? Setę 110 tutaj. Aż takiej przewagi to nie ma. Tym bardziej, że przyspieszenia nie mam jakiegoś crazy. Mógłbym tego elektryka wziąć na Nexta. Mogę komuś oddać Zentorno. Ten elektryk ma takie przyspieszenie, tego V-Maxa 170, to ja nie jechałem jeszcze 170 na wyścigu. Ja zwykle właśnie jadę tak jak teraz, jakieś 80, żeby się nie wyjść. A ten elektryk jest pier... Siemanko! Obecność wpisana. Obecność jest wpisana. Chyba widzowie 3 na 3. Delikatny pakapik, ale spokojnie. Delikatny pakapik. Ja wyjątkowo smooth pojechałem. Ej, wiesz co się stało, jak mnie wyprzedziłaś? Wyleciałem przez szyberda. Ty, no to ja tak miałem. Ja miałem dokładnie przed startem. Ja miałem tak przed startem. Nagle pod maską jestem w samochodzie. Pierwszy Erwin, druga Charlotta, trzeci ja z Dorkiem. A niestety krętaczowi silnemu ktoś...
pierwsza, druga była zielona. Jak się ktoś spitował, no to nie pituj. Jebać tego Garbina! Co to było? Dobra, teraz cicho jeszcze, na chwilę dam wam ogłoszenie. Poczekaj. Ty też możesz mogło poczekać. Prawdopodobnie, jak wszystko ogarnę przez weekend, od przyszłego tygodnia będą ruszać zapisy na ligę wyścigową. Duża pula nagród, bo będzie koło miliona. Także wszystkich zapraszam. I nie będzie swoimi autami, proszę auta będą przydzielane dla każdego jeden ten sam model. Nice. Zapisy od przyszłego tygodnia prawdopodobnie. Ale jutro też będzie, nie? Wyścig robimy. Tak, ja mogę wystawić kajs. Przez cały weekend będą wyścigi i tak. Dobra. Można się rozjechać. Świetnie. Wreszcie coś się rusza w tej kwestii. Po nagrody pod aparty. Kręci obok, nie? O kurwa, Darek zamknął. Ktoś dojechał teraz! Sprawdzę się, jutro podmienię się z Charlotte. Bo ona ma małego V-Maxa, ale ja i tak tego V-Maxa tak nie wykorzystuję, a... Czarny Sultan, kierowca, jakiś debil krzyczał do niego pewne rzeczy. Witam, krzyczeliście. Ej, masz na mnie metę silne, czy nie? To masz. Szybko, Erwin. Teraz sprzedać laptop. Alright, thank you. Gdzie jest ten Charlotta? Dia, dasz dla Charlotty kasę? No, jestem. Pan z tego pojazdu. Po prawej. Catch me if you can. Sekunda. Nie pan. A która ona była? Pomarańczowy? A. Nie. Ale pan jest chyba poszukiwany. Słucham. Ja? Nie pana auto, wydaje mi się, ale nie jestem 100% pewna. Ciekawe. Karbo! Nie pan. Co tam? To jutro o, wyłóż 50, ja wyłożę tą 50 jak coś. Ja wyłożę tą 50 jak coś na jutro. Także możesz wyłożyć połowę. Myślę, żeby dać 200, wiesz? Spoko, nie ma problemu. Weź tylko do banku, nie? Aha! Odłożę na razie. Nie, no fajnie się ściga, kurde. No już ćwierć miliona, tak losowo. Nice. Jak tam, Sanik? Wsiadaj. Git. Wygrałem, Pogu. Gratulacje. Thanks, man. Ty, ten automat Charlotte jest tak posrany, jeżeli chodzi o przyspieszenie, że to jest insane. Kronik? Gdzie pan? Oni mają jakąś grubą, wiesz, gonitwę, bo helka lata. Tak? No to trzeba chyba pomóc naszym, nie? A to nasi uciekają? Oczywiście, że nie, ale jak crime, to semi nasi. Okej. O, przed nami będą chyba. O, nie, to nie ten auto. To nie ten auto. A nie, może już zgubili. Dobra. Dzień dobry, tak, pani. Zgubiliśmy. A kogo państwo gonili? Słucham? Jaki samochód gonili państwo? A, Czarny Sultan. O, no okej, okay. To na pewno zgubili. Czarny Sultan! No. Czarny Sultan, matowy. No to chyba na pewno zgubili. To nawet nie ma nadziei. Ty, ale helka na nim była? No czasami to również nie pomaga. Jakiś taki luźniejszy patrolek znajdziemy. Te kombaty by się poprzydawały. Fajny pistolet, no. Tym bardziej teraz, nie? To prawda. O, patrz, patrz. Robimy to. Ty, do góry ręce. Ręce podnosisz, nic nie zgłaszasz, ręce podnosisz, nic nie zgłaszasz. Ręce podnosisz, nic nie zgłaszasz, ręce podnosisz, nic nie zgłaszasz. Spokojnie, ręce podnosisz, spokojnie. Spokojnie. Ręce podnosisz. Ręce trzymasz w górze, a ty... Proszę. Jak się nazywasz, mi nazwisko? No co ty popierdziło cię chyba! Pierdolny pies. Na to, żeby cię ugryzł. Po tej to wiesz! Pies. Na to, żeby cię ugryzł. Przez nią wylądowałem. No i co? Kamza policyjna, taser, amo. Nie brałem mu wszystkiego, bo to mówię to, nie?
Tak zwany pakiecik. To dawaj na apce, dam ci to złoto. I odłożę sprzęt, bo nie ma co z tym jeździć, nie? Tak, zmienimy furę. To jest jakiś teriaki, futuraki, jakiś taki chłop z Japonii. Bo wydałeś się kto to. Nie był ten sam, ale zapoznałem się. Hot doga dałem, wiesz? No widzowie, Dorian zaminusował. O! Za niski pojazd, co? Ej, właśnie, że nie spokojemy tutaj do mózgu. No. Jakbyśmy mieli wyższy pojazd, to byśmy mogli przeskoczyć. Wiktoria się chyba Tak, tak, no. Większość tego też. No ale kurde potato no pliket his. Mam wytryk, w razie czego? Odjechałem Doriana, ale wiecie jak jest, nie? A powiesz ile jest teraz subików? 4415! Dobra. Ale fura! Akurat taka właśnie po ucieczek. Mhm. W filmach, że zawsze do tych starych się przysiadają. Ta. Żeby się nie wstać. What up, man? Wiesz, że co się dzieje, k***a, widzę was. Co wy robicie? Poddaliśmy właśnie kolejnego glinę. Jak się A wy? Wujas, ty dzisiaj licz ligdymometru, wyjdziesz, co? Tun, tun, tu, tun. Co? Chcesz... Czekaj. Dorek! Siema! Chcesz to? Ja, jasne. Ja.